Szanowni Państwo, ja moje wystąpienie podzielę na dwie części. W pierwszej części przedstawię Państwu w skrócie założenia programu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące podatków, a w drugiej części powiem Państwu o projekcie, który propaguje, projekcie uproszczenia prawa podatkowego oraz stworzenia kodeksu prawa podatkowego. Jeśli chodzi o to, co Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że zrobi po wyborach. Pierwsza rzecz, myślę, że dla wielu z Państwa istotna. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Sytuacja obecna jest sytuacją nieakceptowalną. Obecnie ta kwota to jest około 3000 zł, 3100 zł. Minimum egzystencjalne, różne są szacunki, między 6 a 8 tysięcy. Kwota wolna od podatku powinna być równa minimum egzystencjalnemu. To jest też wymaganie konstytucyjne, wynika z artykułu 30 Konstytucji zasady godności człowieka. Druga rzecz, obniżenie podatku VAT. Zapewne nie bardzo znaczne, ale o 1%. Trzecia rzecz, która Państwa także myślę zainteresuje, bo budzi duże wątpliwości, emocje społeczne, to jest kwestia opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych, które zgodnie z dość powszechnym poglądem skutecznie unikają opodatkowania. Dlatego pomysł wprowadzenia podatku obrotowego, który dotknąłby sklepy powyżej 250 m2. I analogiczną propozycją w sektorze finansowym jest opodatkowanie banków i instytucji finansowych, także podatkiem obrotowym, no, nawet na niskim poziomie 0,4%, czyli to nie jest wysoka stawka. To jest część propozycji dotycząca stałej wysokości podatków. Nie będzie wprowadzenia trzeciej stawki podatkowej, czyli podatek dochodowy, który jeszcze uzupełni. Natomiast bardzo ważną częścią programu gospodarczo-prawnego Prawa i Sprawiedliwości są zmiany, które można określić jako pakiet praworządności podatkowej, mianowicie wprowadzenie całego szeregu takich zmian, które poprawiają pozycję podatników. Czyli na przykład wprowadzenie centralnej instrukcji podatkowej, czyli takiej instrukcji, za pomocą której Ministerstwo Finansów przekazywałoby w sposób centralny informacje na temat interpretacji poszczególnych podatków. Obecnie przedsiębiorcy mogą uzyskać taką informację za pomocą indywidualnych interpretacji podatkowych, które muszą zwracać się do urzędów skarbowych, ale w związku z tym, że wielu przedsiębiorców w takich samych sytuacjach się zwraca, nie jest to system efektywny. Inną rzeczą jest to, że odpowiedzi są różne. Kolejnym elementem to jest wzmocnienie kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, aby poprawić jakość stanowionego prawa w sferze podatków. Tutaj istotnym elementem jest powrót do zasady, aby zmiany w prawie podatkowym nie były dokonywane w czasie roku podatkowego. Kolejne istotne propozycje dotyczą tego, by w sprawach podatkowych urzędy skarbowe, a także postępowania przed sądami administracyjnymi były znacznie krótsze. Wszystkie te zmiany w pakiecie praworządności podatkowej mają prowadzić do tego, aby pozycja podatnika w relacjach z państwem, aby to bezpieczeństwo obrotu prawnego było większe. Punktem wyjścia jest to, jak jest stan polskiego systemu, polskiego prawa podatkowego. Ale muszę Państwu powiedzieć, że stan polskiego prawa podatkowego nie różni się, niektóre osoby twierdzą, że polskie prawo jest gorsze niż prawo w wielu państwach zachodnich. Natomiast co do zasady, niezadowolenie z istnienia systemów podatkowych odczuwane jest w bardzo wielu krajach europejskich. Także nie jest to tylko problem Polski, ale problem wielu państwa. Ponieważ prawo podatkowe uznawane jest za nieprzejrzyste, podatnicy nie są w stanie poznać i zrozumieć prawa podatkowego ze względu na to, jak wiele tych regulacji obowiązuje. Nawet doradcy podatkowi coraz częściej specjalizują się nie w prawie podatkowym, ale w jakiejś części tego prawa, na przykład podatku VAT. A zasada jest taka, że jeśli obywatel nie jest w stanie zrozumieć prawa, bardzo często nie uznaje takiego prawa za sprawiedliwe. W konsekwencji zwiększa się brak zaufania obywateli do państwa, państwa do jednostki. Ustawodawca próbuje naprawiać ten system, ale bardzo często okazuje się, że tylko pogłębia się chaos. Ponieważ jeśli osoby, które się znają na prawie podatkowym i specjalizują się, nie są w stanie objąć całości problematyki, czy mając ten problem, taki sam problem mają urzędnicy w Ministerstwie Finansów, którzy pracują nad tymi przepisami. Tym bardziej parlamentarzyści. I ten system, podzielam pogląd, że w tym systemie
systemie można dokonywać punktowych korekt. Tu można naprawić, tam można naprawić, ale bardzo często nawet te punktowe korekty, które motywowane są, jak zawsze w przypadku ustawodawcy, dobrymi intencjami, nie przynoszą dobrego efektu. Tak? Bo tu się naprawi, a tu się coś zawali. No i w związku z tym, czy możliwe jest zmiana tej sytuacji? Moim zdaniem tak. I moim zdaniem inspiracją jest kodeks prawa podatkowego, który wymyślił niemiecki profesor Paul Kirchhoff, postać znana w europejskim prawie publicznym, zresztą też osoba zakorzeniona w bliskich nam wartościach, ponieważ członek papieskiej Akademii Nauk Społecznych. On mówi tak, że powinny być trzy założenia takiego kodeksu. Po pierwsze, że podatki są udziałem państwa w sukcesie prywatnego gospodarowania. Innymi słowy, opodatkowujemy tylko tych, którzy powiększają swoją zdolność podatkową. Rezygnujemy z koncepcji podatków od majątku trwałego. Czyli jeśli ktoś już wybudował sobie dom, on już nie musi płacić za ten dom. Jeśli natomiast coś dodatkowo zarobi, to wtedy musi płacić. Dalej, podatek musi być nieunikniony. I trzeci element, prawo podatkowe ma być proste i zrozumiałe, no właśnie z tych powodów, o których powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Jak wyglądałby taki kodeks? Obecnie tutaj nie ma zasadniczej różnicy w prawach podatkowych Francji, Niemiec, Polski. Prawo podatkowe to jest kilkadziesiąt tysięcy przepisów. Kirchhoff uważa, moim zdaniem, że to jest dobry kierunek myślenia, że należy dokonać takiego wielorodzonego cięcia i stworzyć kodeks, jeden akt normatywny, który reguluje całość problematyki. I on stworzył taki kodeks, który liczy około 250 artykułów. Te 250 artykułów to jest 30 stron tekstu. W miejsce kilkudziesięciu podatków, czy kilkunastu polskich prawie, ograniczamy się tylko do czterech. Nie chodzi nawet o to, czy mamy być cztery, czy nie może być pięć podatków. Niemniej ta liczba musi być ograniczona. Drugi element, który prowadzi do tego olbrzymiego ograniczenia liczby przepisów, to to, że rezygnuje się ze znacznej części wyjątków. Taki kodeks prawa podatkowego jest pomyślany na kształt takich kodeksów, które regulują inne dziedziny życia. Tak? Mamy kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks prawa administracyjnego. W zakresie podatków taki sam akt powinien zostać stworzony, który reguluje co do zasady całość tej problematyki. Bardzo krótko powiem Państwu o poszczególnych podatkach. Czyli podatek dochodowy to jednolita konstrukcja podatku dla różnych podmiotów i różnych rodzajów dochodów. Między innymi dlatego, żeby bezcelowe stało się zmienianie form prawnych w celu uniknięcia opodatkowania. Tak? Krótko mówiąc, jeśli chcesz produkować coś, to Ty się masz zastanawiać nad tym, co chcesz wyprodukować i co chcesz sprzedać. A nie trzeba zakładać taką spółkę czy inną, bo uciekniesz od części opodatkowania. No, nie jest racjonalne, że jeśli osoba wykonuje, leczy komuś zęby jako jednoosobowa firma, płaci inny podatek niż grupa lekarzy, która stworzyła jakąś spółdzielnię. Tak? To jest ta sama działalność, w związku z tym opodatkowanie powinno być takie samo. Koncepcja Kirchhoffa jest o tyle ciekawa, że ona może funkcjonować zarówno w przypadku może obowiązywać podatki progresywne, ale może liniowy. Ja osobiście uważam, że przynajmniej na dzisiaj lepszym rozwiązaniem jest podatek progresywny. Istotne jest jednak to, by pamiętać, że ta najwyższa stawka podatku nie może być zbyt wysoka, w związku z tym, że to zawsze prowadzi do ucieczki obywateli przed opodatkowaniem. I trzecim elementem to jest wysokie minimum egzystencjalne. O tym mówiliśmy, bo to akurat znajduje się w obecnym programie Prawa i Sprawiedliwości. Drugim podatkiem to jest podatek od spadków i darowizn. Istnieje jednolita stawka. Zwolnienie od podatku to, co dla nas jest istotne, małżonkowie, dzieci i pewne inne niewielkie wyjątki są przewidziane. VAT i akcyza. VAT określany jako ogólny podatek konsumpcyjny, także jednolita stawka VAT. W pewnych nielicznych przypadkach zwolnienia od tego podatku. Akcyza pomyślana jako szczególny podatek konsumpcyjny, uzasadnienie w szczególności to, że jakieś działania są szkodliwe dla środowiska lub zdrowia człowieka, w szczególności energia, prąd, alkohol i papierosy. Kilka słów podsumowania. Reakcje na projekt kodeksu podatkowego, które ja znam, są zwykle bardzo
bardzo dobre. Dotyczy to i świata nauki, ale także komentatorów, praktyków. Ten kodeks zresztą był przygotowywany przez grupę kilkudziesięciu osób. Prace trwały kilkanaście lat. Moim zdaniem sens tego projektu jest też taki, że jest to pewnego rodzaju powrót do źródeł, można powiedzieć, do takiej bliskiej nawet republikańskiej filozofii politycznej, afirmacji silnego, ale silnego państwa, jednocześnie wolności jednostki. Jest tutaj widoczne połączenie wątków wolnościowych, ale także bardzo wyraźnych wątków społecznych, socjalnych. No i oczywiście to, o czym powiedziałem, czyli próba systemowej regulacji ważnej gałęzi prawa w jednym akcie normatywnym. Wiele szczegółowych rozwiązań moim zdaniem jest cały czas do dyskusji, natomiast te podstawowe założenia osobiście uważam, że są bardzo dobrze przemyślane. Jakie są tutaj punkty zbieżne z projektem, tego projektu, z programem Prawa i Sprawiedliwości? Po pierwsze, uproszczenie prawa, redukcja biurokracji, deregulacja oraz kodyfikacja prawa podatkowego, jak Państwu mówiłem, od początku lat 2000 znajduje się w kolejnych programach Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno tym elementem wspólnym są także elementy socjalne, czyli wsparcie dla najsłabszych ekonomicznie obywateli i bardzo silny prorodzinny rys tego projektu. W przypadku każdego z tych podatków, mimo że konstrukcje są, które tych podatków ograniczają w znacznym stopniu ilość wyjątków, zawsze uwzględnione są interesy rodzin. No i oczywiście musimy sobie postawić pytanie, czy istnieje możliwość realizacji tego projektu. Moim zdaniem najtrudniejszym etapem jest przekonanie grup interesu, jak zawsze w tego rodzaju zmianach. Czyli środowisk administracji podatkowej, środowisk, które żyją z tego. Drugą kwestią jest to, czy można przekonać klasę polityczną. I na trwale przekonać klasę polityczną. Ponieważ kodeks, jeśli udałoby się taką zmianę wprowadzić w życie, on znacznie ogranicza możliwości dokonywania punktowych zmian przez polityków. Moim zdaniem z korzyścią dla obywateli, z korzyścią dla gospodarki, z korzyścią dla rodzin. Niemniej nikt nie lubi oddawać części władzy, którą posiada. No i trzecia kwestia, najdalej idąca, czy można do tego projektu państwa przekonać? Czy państwo chcielibyście tak naprawdę prostszego prawa podatkowego? Czy chcielibyście tego rodzaju zmian? Odpowiem Państwu na to akurat pytanie, ponieważ raz w życiu widziałem taką sondę. Mianowicie, kiedy ten projekt kodeksu był kiedyś badany w opinii publicznej i obywatele mieli prawo wybrać jedną z czterech możliwości. Czy uważają, że obecny system jest dobry, czy uważają, że powinien ulec drobnym korektom, czy należy dokonać radykalnej zmiany tego prawa podatkowego i czwarte jest mi to obojętne. Proszę Państwa, nigdy w życiu nie widziałem takiej sądy i aż uwierzyć w to nie mogłem. Wszyscy wypowiedzieli się za radykalnym uproszczeniem prawa podatkowego. Proszę Państwa, to jest bardzo ambitny projekt. Moim zdaniem ugrupowanie, które zrealizuje taki projekt, odniesie wielki sukces polityczny. Dla nas jako polskiej prawicy to jest rzecz ważna. Kiedy myślimy o Stanach Zjednoczonych, to kto jest kompetentny w sprawach gospodarki? Lewica amerykańska czy prawica? Prawica, republikanie, tak? Ronald Reagan jest sztandarową postacią. Wielkiej Brytanii. Socjaliści, lejburzyści czy konserwatyści? Konserwatyści. Kto jest sztandarową postacią? Margaret Thatcher. W Niemczech, kiedy myślimy o sukcesie gospodarczym, to kto przychodzi do głowy? Erhard Adenauer, cud gospodarczy, Wirtschafts Wunder z lat 50. Znowu prawica. Nawet tak, jak myślimy o polskiej prawicy przedwojennej, to o kim myślimy? No o Grabskim, polityku prawicowym. I moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość ma dwa filary, które nawet przez naszych przeciwników, najbardziej nam nierzeczliwych, uznawane są za sfery, w których jesteśmy liderami. To jest patriotyzm i to jest uczciwość. Moim zdaniem musimy starać się, musimy odnieść sukces gospodarczy, i to radykalnie poprawi naszą sytuację w społeczeństwie i pozwoli także odbić część elit. Mam nadzieję, że także pozwoli odbić Poznań. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.